okresie, jak powstawało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju, to połowa właściwie lat 90. Nasza rzeczywistość wtedy była jeszcze inna. Myśmy się dopiero uczyli demokracji, wolnego rynku i wszystkich tych rzeczy, które dla nas były nowe, a które były ważne. Uczyliśmy się społeczeństwa obywatelskiego. I ten rozwój, jak gdyby zapisany w nazwie stowarzyszenia, jest właśnie tym rozwojem, który przekłada się na wszystkie płaszczyzny. Na płaszczyznę społeczną, polityczną, obywatelską, charytatywną i każdą praktycznie inną. To były najlepsze pewnie dni mojego lata. Zobaczyłam bardzo dużo ciekawych miast w Polsce i rozmawiałam po polsku i to dla mnie też bardzo dużo znaczy. Poznałam dużo o historii i tradycji Polski i mnie bardzo spodobało, bardzo, bardzo. Było bardzo fajnie, nawet świetnie. Projekt Najpiękniejszy Dzień Lata powstał w 2001 roku, to była pierwsza edycja. Postanowiliśmy zrobić coś dla przyszłości. A jak dla przyszłości? To właśnie dla dzieci. Najpiękniejszy Dzień Lata od samego początku był projektem adresowanym do dzieci z województwa małopolskiego. Chodziło o to, żeby dzieci, które nie mają możliwości wyjechania na wakacje z różnych powodów, szczególnie dzieci z różnych małych miejscowości, mogły przyjechać do Krakowa i w takim pełnym atrakcji dniu uczestniczyć. Jestem jako wolontariusz, bo chcę pomagać tym dzieciom, żeby widzieć, że te dzieci się cieszą. Zaczynałam właśnie jeździć ze świetlicą osiedlową. To było takie oderwanie, jakby poznanie Krakowa, możliwość poznania różnych rzeczy, których wcześniej nie miałam okazji. Teraz pracuję jako wolontariuszka, bo zawsze myślałam o pracy z dziećmi i tak pomyślałam, że mogłoby mi to też w sumie pomóc w tym, żeby później mieć jakieś doświadczenie w tej pracy. W ramach akcji Najpiękniejszy Dzień Lata, organizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju, dzieci z Nowego Sącza co roku 4 do 5 razy odwiedzają Kraków. Wyjeżdżamy po 5 rano i muszę powiedzieć, że są to jedne z niewielu wycieczek, gdzie są niemal komplety. Jeżeli jest zapisanych 45 dzieci, to 45 dzieci dzielnie stawia się na miejscu zbiórek. Trzeci najdłuższy lot samolotu braci Wright miał długość niecałą połowę długości kadłuba Boeinga 747, czyli Jumbo Jetta, który w tej chwili nie jest największym samolotem pasażerskim. Po co ludzie budowali samoloty? Żeby się szybciej przemieszczać. Wstałam o 4 rano i moim zdaniem naprawdę było warto, bo była wspaniała wycieczka. Mówili nam o różnych samolotach, dużo się dowiedziałam, i było dużo zabawy w akwaparku. Byłam już kilka razy w Krakowie, ale to jest takie bardziej takie profesjonalne zwiedzanie niż jak się pojedzie z rodzicami. Przez lata to było uzależnione od ludzi dobrej woli, których ogromna rzesza związana jest ze stowarzyszeniem. Są to zarówno instytucje, organizacje, osoby prywatne. Od kilku lat współpracujemy zarówno z samorządem województwa małopolskiego, z samorządem miasta Krakowa. To jest projekt od 3 lat funkcjonujący, Królewskie Wakacje, adresowany z kolei do tych dzieci w Krakowie, które zostają, które nie wyjeżdżają i którym czas w czasie tych wakacji trzeba w jakiś sposób zorganizować. W tym roku pojawił się nowy projekt, już ta pełna kolonia, też we współpracy z Urzędem Marszałkowskim i współfinansowany przez Urząd Marszałkowski. To jest projekt Polska, kraj naszych przodków.
przeznaczony do dzieci mieszkających za granicą, ale będących Polakami. Myśmy zaprosili w tym roku dzieci z Ukrainy. Sok wira, soku baci fir. Sok, soku baci, bac, sok, soku wira, wira, soku baci, soku wira, soku baci, wira. Sok, soku baci, bac, sok, soku wira, wira, soku baci, soku wira, soku baci, wira. Sok, soku baci, bac, sok, soku wira, wira, soku baci, soku wira, soku baci, wira. Sok, soku baci, bac, sok, soku wira, wira, soku baci, soku wira, soku baci, wira. Sok, soku baci, bac, sok, soku wira, wira, soku baci, soku wira, soku baci, wira. Mieszkamy w Chmielniku, to jest Centr Podole, miasto Chmielnik, Winnicki Obwód. I w tym Chmielniku mamy swój Związek Polaków imieni Władysława Reymonta, w którą wchodzi 120 rodzin. I przy związku mamy także szkołę języka polskiego, którą uczą się dzieci. No i kiedy było takie zaproszenie, to byliśmy zadowoleni, bo w tym roku nie mieli nijakich wakacji i nie mogli nijak pojechać do Polski, bo nie mieliśmy zaproszenia. Takim ważnym miejscem dla mnie był Uniwersytet Jagielloński, bo będę studiowała medycynę. Nie wiem jeszcze gdzie, bo nie mam zaproszenia, ale myślę, że możliwe to będzie w Krakowie. Bardzo spodobały się mi te wakacje, bardzo wiele nowych informacji. Ja chciałam sama przyjechać. Rodzice pogodziły się i bardzo mi się tutaj podobało, jak my byli w górach. Przez te 13 lat to jest 20 tysięcy dzieci. Pozostaje dużo wzruszeń ze spotkań z tymi dziećmi, nie tylko tych bezpośrednich spotkań, ale również to, co dzieje się na przykład w okresie świątecznym. Przychodzą kartki. Do każdej czasami wracamy w jakimś trudnym momencie, bo one jak gdyby emanują życzliwością i można nawet wsparcie jakieś z nich czerpać, takie emocjonalne w trudnych chwilach. Ewa Bielecka jest laureatką Nagrody Amicus Hominum 2012 w kategorii Polityka Społeczna i Prorodzinna.